co obejrzeć w święta. Dwa dni świętowania Bożego Narodzenia to czas na refleksję, rodzinne spotkania i rozmowy, ale także gratka dla fanów telewizyjnych hitów. Przez cały okres świąt możemy liczyć na ponad 50 produkcji, wśród których nie zabraknie światowych klasyków. Co obejrzeć w święta? Rokrocznie wielu Polaków staje przed tym dylematem, zadając sobie pytanie, czymże byłyby polskie święta bez chwil spędzanych wspólnie przed ekranami telewizorów? Zapewne dalej świętami, ale bez łącznika, który scala uwagę domowników w jednym punkcie. Przy świątecznych komediach, programach śniadaniowych i wszystkich innych produkcjach zwykliśmy skupiać się na rozrywce i luźnym przekazie. Z tyłu głowy zostawiamy problemy i troski codzienności, skupiając się na życzeniach, prezentach, duchowym przeżywaniu świąt, a na końcu – telewizyjnych hitach. Co obejrzeć w święta? Dzieci i dorośli mają w czym wybierać, na wiele z nich widownia czeka miesiącami, by nie napisać latami. Za nami już Wigilia i wieczorna rajmówka programów z 24 grudnia. Importowanym zwyczajem nie obyło się bez komedii Kevin Sam w domu, którą wyemitował Polsat. Były też Listy do M, czy Opowieść wigilijna. Ten dzień był jednak przygrywką, zwiastunem tego, co czeka na w kolejne dwa dni świąt. W programie telewizyjnym znajdziemy ponad 50 filmów rozpisanych na cały okres świąt, 24 do 26 grudnia. Daty emisji przedstawiamy w poniższym zestawieniu. Kolędy, Titanic, seriale animowane, szeroki wybór programów na święta. Zwolennicy skupienia uwagi na kolędach i świątecznej otoczce w koncertach powinni przełączyć się dziś o godzinie 17.30 na TVP1. Rozpocznie się wtedy koncert kolęd i pastorałek, który będzie transmitowany z Czerwińska nad Wisłą. Spóźnialscy, duzi i mali, fani Kevina mogą liczyć na jeszcze jedną szansę. Polsat wypuści nietracącą na popularności amerykańską komedię ponownie o godzinie 16.25. Co przygotowano na Prime Time? Włączając telewizję o godzinie 20 będziemy mieli do wyboru światowy hit z 1997 roku Titanic Polsat, dziennik Bridget Jones TVN7, z kolei telewizyjna dwójka pokaże o tej porze kolejną z części Asterix i Obelix, Misja Kleopatra. TVP1 będzie o tej porze zarezerwowane dla kultowego show, które zachwyciło w ostatnich latach Polską. Główny kanał TVP wypuści świąteczny odcinek Rolnik szuka żony. Późniejszym wieczorem możemy trafić na takie produkcje jak Hotel Marigold Polsat od 22. To właśnie Miłość TVN od 22.15, czy Reguła Milczenia TVP1. W drugi dzień świąt zacznie się od 101 Dalmatyńczyków Polsat od 10. W
tej samej stacji zobaczymy pierwszy wielki hit tego dnia. Tuż po południu rozpocznie się emisja Dirty Dancing. TVP1 skupi się w tym czasie na koncercie kolęd z Archikatedry Oliwskiej, po czym uwaga przeniesie się na skocznię w Zakopanem, gdzie odbędą się Mistrzostwa Polski w skokach narciarskich. Najmłodsi będą mogli powrócić przed ekrany włączając Polsat. Na tym programie zobaczymy Kung Fu Pandę 16. '55, pada schłek 18.15, czy Krainę Lodu, przygody Olafa 19.40. Z kolei TVN przyszykował na godzinę. '20, Królewny Śnieżkę, Apuls 2, trzecią część Króla Lwa. Drugą część Titanica pokaże tego dnia Polsat, od 20. Podobnie jak kolejną odsłonę hotelu Marigold po 22. Wieczorne kino zapowiada się w głównych stacjach ekscytująco, gorący pościg na TVP2, 22. '25. Pompeje w TVN, 23.10, czy złowieszczo brzmiąca teksańska masakra piłą mechaniczną i Pules 2.